Dzień dobry, witam was serdecznie w ostatniej, w końcu, części analizy książki After, Płomień pod moją skórą. W ostatnim epizodzie skończyliśmy na tym, że Hardin i Tessa całkiem nieźle się dogadują, więc znając konstrukcję tej książki wypadałoby, żeby teraz się pokłócili. No i faktycznie, bohaterka idzie do jakiejś knajpy i tam trafia na Hardina ze swoimi kumplami. Cóż, bawcie się dobrze, mówię. Zerkam na Hardina i wbijam wzrok w podłogę. Zaczekaj, prosi. Odwracam się, by na niego spojrzeć. Proszę, nie pozwól, żeby znów uczynił jakąś niegrzeczną uwagę albo pocałował Molly. Po pierwsze, kto ma nie pozwolić? Bohaterka po prostu mówi, proszę, nie pozwól i w zasadzie nie wiadomo, do kogo się odnosi. Po drugie, zastanawia mnie fizyczny aspekt tej sceny, to znaczy bohaterka najpierw zerknęła na Hardina, potem wbiła wzrok w podłogę, a potem odwróciła się, żeby na niego spojrzeć. Czyli co, kiedy ona patrzyła na podłogę, to on ją obszedł dookoła, czy... Bohaterka wybiera się do swojej nowej pracy, gdzie rozmawia z szefem. Panna Young wita mnie. Ma na sobie tak ładny garnitur, że czuję się onieśmielona i dziękuję losowi, że ubrałam się odpowiednio. Vance trzyma pod pachą grubą teczkę. Dzień dobry, panie Vance. Uśmiecham się i ściskam jego wyciągniętą dłoń. Proszę, mów mi Christian. Czyli bohaterka poznaje szarmanckiego i świetnie ubranego biznesmena o imieniu Christian. Ale... o podobieństwach do 50 twarzy Greya jeszcze sobie porozmawiamy. Kiedy docieram na kampus, jest dopiero pierwsza. Zwolnili mnie wcześniej, ponieważ byli zajęci jakimiś spotkaniami na wysokim szczeblu czy czymś takim. W jaki sposób spotkania na wysokim szczeblu w firmie uniemożliwiły bohaterce pracę do końca dnia? I uwierzcie, pewnie bym się nie czepiał, gdyby to był jedyny taki fragment, ale oni ją wypuszczają wcześniej w każdym możliwym momencie, ona tam prawie w ogóle nie pracuje. Tak czy siak, Hardin i Tessa w końcu się godzą i postanawiają... wejść na następny stopień swojego związku i uprawiać ze sobą seks. Przy tym on jest pijany, bo Tessa z jakiegoś powodu uznała, że najebany koleś to jest najlepsza osoba, która może ją rozdziewiczyć. Hardin zapewnia jednak, że sytuacja natychmiast go otrzeźwiła. Czuję ulgę, gdy słyszę jego słowa. Nie chcę, żeby w połowie stracił przytomność albo na mnie zwymiotował. A ja w sumie chciałbym to zobaczyć, bo przynajmniej coś by się działo w tej książce. Wykrzywiam wargi, czując nagłą pustkę, gdy wyciąga kondom, składa go i kładzie na podłodze na foliowym opakowaniu. O co chodzi? Co się dzieje? Dlaczego bohaterowie w 50 twarzach Greya i w tej książce mają tendencję do odkładania zużytych prezerwatyw na podłogę? Czy w tym łączonym uniwersum nie ma koszy na śmieci albo coś takiego? Przemyślałaś już może kwestię zamieszkania ze mną? A właśnie, bo Hardin zaproponował Tessie, żeby z nim zamieszkała. Mimo, że nie są w stanie spędzić więcej niż 2 dni ze sobą bez rozstawania się. Stanowimy przeciwległe bieguny pod wieloma względami, ale jakimś cudem to się w naszym wypadku sprawdza. To znaczy, w jaki sposób się sprawdza. Wiecznie się o coś kłócą i rozstają. A potem schodzą się głównie dlatego, że ona jest strasznie napalona, a on chce ją rozdziewiczyć prawdopodobnie ze względu na jakiś zakład, o którym dowiemy się ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu pod koniec książki. Uważasz mnie za swoją dziewczynę? Pytam, gdy siada. Tak, chociaż to trochę śmieszne tak cię nazywać, odpowiada. Śmieszne? Jesteś dla mnie kimś więcej niż mówi to młodzieżowe określenie. Jest dla niego więcej niż dziewczyną, czyli kim? No bo nie jest jego żoną, to kim jest dla niego? Hardin proponuje bohaterce, żeby wyjechała do niego na święta do Anglii. Nie umiem sobie wyobrazić, jakby zareagowała moja matka, gdybym opuściła kraj z Hardinem. Zapewne zamknęłaby mnie na strychu i nigdy stamtąd nie wypuściła. W jaki sposób matka miałaby cię zamknąć na strychu po tym, jak opuścisz kraj? Znaczy, bycie w innym państwie raczej zabezpieczyłoby cię przed taką ewentualnością. Nazywaj mnie jak chcesz. Och, maleńka, nie mówiłbym tak na twoim miejscu. Mam całą listę świńskich określeń, którymi chciałbym cię nazwać. Prosiaczek? Raciczka? Warchlaczek? Rozpinam mu spodnie. Pomaga mi je zdjąć do kolan razem z bokserkami. Natychmiast obejmuję go palcami. Hardin musi być bardzo mały, jeżeli da się go objąć palcami. Gdy wjeżdżam na autostradę, dzwoni mój telefon. Jezu, nie możesz wytrzymać beze mnie 20 minut? Rzucam ze śmiechem do słuchawki. Tessa? Rozlega się męski głos. Noah. Znaczy co, Tessa nie ma wyświetlacza w telefonie, który pokazuje, kto do niej dzwoni, czy co? W każdym razie bohaterowie w końcu wynajmują razem mieszkanie. Hardin podpisuje się na dole jakiejś niekończącej się strony, po czym podaje mi papiery. Biorę długopis i składam podpis, nie dając sobie szansy, by się rozmyślić. Znaczy, Tessa właśnie podpisała umowę o mieszkanie bez czytania. Dobra robota. Owijam sobie wokół palców włosy na jego karku. Hardin musi mieć bardzo długie włosy na karku.
Gdy tylko zdjęłam podkoszulek przez głowę, niemal rzucił mnie na łóżko. A można zdjąć podkoszulek jakoś inaczej niż przez głowę? Rzucił mnie na łóżko i wsunął kondom szybciej niż myślałam, że to możliwe. Może to dlatego ma na imię Hardin. Łapiecie? Hard. In. Sporządza dla mnie listę rzeczy, które lubi i wychodzi zaraz po tym, jak wracamy do mieszkania. Wkładam dżinsy i bluzę i idę do delikatesów na końcu ulicy. Gdy wracam do domu, wszystko odkładam, odrabiam prace domowe i przyrządzam nam coś do jedzenia. Piszę do Hardina, a kiedy nie odpowiada, wkładam jego porcję do mikrofalówki, żeby mu ją odgrzać, gdy wróci, i kładę się na kanapie, żeby pooglądać telewizję. Może gdybyśmy nie dostawali takich opisów życia codziennego bohaterki, to ta książka nie miałaby 700 stron! Tak czy siak, Hardin nie wraca na noc i nie ma go przez cały następny dzień. Okej, i po prostu nie wrócił wczoraj do domu? Nie, powiedział, że musi popracować i wpaść do biblioteki, ale potem nie wrócił. A ty nie boisz się, że jest ranny, ani nic takiego, tak? Nie, w zasadzie nie. A dlaczego nie? Gość miał wrócić wczoraj wieczorem i nie ma go w domu od 24 godzin, nie odbiera telefonów, nie ma z nim żadnego kontaktu, a ona jakby spoko, nie ma problemu, zdarza się. Pan Vance wypuszcza wszystkich do domu tuż po trzeciej, więc postanawiam wpaść do fryzjera, żeby podciąć włosy. Jak ta firma w ogóle działa, jak regularnie wypuszcza swoich pracowników w połowie dnia do domu? Bez żadnego wyraźnego powodu. Tymczasem bohaterka spotyka się z matką. Nie jest też tą samą Tessą, którą odwiozłam do koledżu 3 miesiące temu. 3 miesiące temu? Akcja tej książki to są 3 miesiące? Te 700 stron to są 3 miesiące? Bohaterowie zamieszkali ze sobą po 3 miesiącach? Jezus Maria. Zabijcie mnie. Znam go lepiej niż kiedykolwiek, a on zna mnie lepiej niż ty kiedykolwiek zdołasz mnie poznać. W zasadzie to nie. Tessa prawie w ogóle nie zna Hardina. To znaczy ona de facto nic o nim nie wie. Prawie nie zna jego przyjaciół, nie wie gdzie bywa, nie zna jego rodziny dalszej niż ci najbliżsi. Dopiero co dowiedziała się, że ma pracę. Z jakiegoś powodu książka próbuje nam udowodnić, że oni się jakoś niesamowicie dobrze znają i rozumieją, ale... To nieprawda, oni się non-stop kłócą i nic o sobie nie wiedzą. Biorę prysznic i podkręcam włosy. Wkładam przez głowę wczorajszą koszulkę Hardina. Koszulki nie da się włożyć inaczej niż przez głowę. Następnego dnia bohaterowie wybierają się na ślub ojca Hardina. Uśmiecha się znacząco i zapina mnie. Tak po prostu, bez ostrzeży? A że sukienkę i Na weselu bohaterowie wymykają się gdzieś na chwilę, żeby uprawiać seks, oczywiście. Musimy cię zabezpieczyć, żebym nie musiał ich dłużej używać. Chcę móc naprawdę cię poczuć. Po raz kolejny mężczyzna narzuca kobiecie formę antykoncepcji i to jest jedno z wielu podobieństw tej książki do 50 twarzy Greya. Począwszy od podobieństw konstrukcyjnych, to znaczy mamy początek i mamy szokujące zakończenie, a pomiędzy nimi tylko i wyłącznie bohaterów, którzy kłócą się i schodzą ze sobą na zmianę. Poprzez charakter Tessy i Hardina, które są po prostu 1:1 kopią charakterów postaci z 50 twarzy Greya. Aż po takie drobniutkie rzeczy jak to, że Hardin ma podobną obsesję kontroli i na przykład mówi bohaterce, co powinna jeść i tak dalej, i tak dalej. Nawet to pisanie w pierwszej osobie ma bardzo podobny styl jak w 50 twarzach Greya. Czy naprawdę współczesna literatura popularna nie ma do zaoferowania nic innego niż kolejne popłuczyny po zmierzchu? Przygląda mi się pełnym pożądania wzrokiem, jak wkładam jego bluzę przez głowę. Nie da się! Inaczej! Kiedy Hardin po raz kolejny znika spotkać się nie wiadomo z kim, nie wiadomo gdzie, bohaterka postanawia, że w końcu dowie się, o co w tym wszystkim chodzi. Kiedy wychodzę, mam w głowie gonitwę myśli i ostatecznie zostawiam telefon na blacie w kuchni. A no właśnie, bo bohaterka raz na jakiś czas zostawia gdzieś telefon, bez żadnego wyraźnego powodu innego niż chęć pchnięcia fabuły do przodu. Bo zawsze, ale to absolutnie zawsze, coś z tego wynika. Bo autorka tej książki ma mniej więcej 2 pomysły na ekspozycję i 3 pomysły na wprowadzenie jakiegoś konfliktu dramatycznego i jednym z tych pomysłów jest to, że bohaterka zostawia gdzieś telefon i ktoś się próbuje z nią skontaktować i nie może, więc potem mamy reveal i tak dalej, i tak dalej. A ponieważ książka ma 700 stron i tymi 3 sposobami trzeba jakoś żonglować, no to bohaterka zostawia ten telefon z 5 razy w ciągu tej książki. Okej, spokojnie. W każdym razie Tessa dowiaduje się, że niespodzianka, cały ten związek był efektem zakładu Hardina z jego kumplem.
kolegami i założył się, że ją rozdziewiczy. No i teraz ona jest zdruzgotana, a on próbuje jej tłumaczyć, że to było kiedyś, ale tak naprawdę ją pokochał i na tym książka się kończy. Ona płacze, bohaterowie się rozstają, on ją skrzywdził. To jest zupełnie jak w 50 twarzach Greya. Okej, kilka słów podsumowania. Po pierwsze, ta książka niemiłosiernie się dłuży. I przez cały ten czas niemal nic się nie dzieje. Jedyne istotne dla fabuły momenty następują na początku książki i na końcu książki. Cały środek to jest po prostu wypełniacz. I w ten sposób autorka napisała 5 książek o tych bohaterach. Ja póki co zatrzymam się na pierwszej i potrzebuję teraz odpocząć, ale dziękuję, że byliście ze mną przez tę serię i do zobaczenia w następnym odcinku. Jeżeli wam się podobało, kliknijcie przycisk subskrypcji, podróbcie mój fanpage, obserwujcie mnie na Twitterze i Snapchacie i tyle ode mnie na dziś, trzymajcie się, na razie.